Niespodziewany łup złodziei ze Słupska. Ukradli szafę pancerną, a w niej... Dwaj złodzieje włamali się do domu jednorodzinnego w okolicach Słupska, województwo pomorskie. Zabrali wszystkie cenne rzeczy oraz szafę pancerną. To, co znaleźli w jej wnętrzu, mocno ich zdziwiło. Policjanci, wiedząc, co zginęło podczas zatrzymywania przestępców, postanowili skorzystać z pomocy kontrterrorystów. W ubiegłym tygodniu w powiecie słupskim doszło do włamania do pewnego domu. Złodzieje ukradli pieniądze, biżuterię oraz szafę pancerną z zawartością. Poszukiwania szafy pancernej z niebezpieczną zawartością. Właściciele, kiedy tylko zorientowali się, co zaszło, natychmiast wezwali policję. Poszukiwaniem złodziei natychmiast zajęli się funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Słupsku. Zebrali wszystkie ślady i dzięki temu wytypowali dwóch podejrzanych o kradzież. W ubiegły czwartek rano kryminalni, wspomagani przez kontrterrorystów, zatrzymali dwóch mężczyzn, mieszkańców, 28 i 26 litrów, Słupska. Podczas przeszukania funkcjonariusze znaleźli w mieszkaniu jednego z nich porcję amfetaminy i tabletki ekstazy, u drugiego było dodatkowo kilkanaście worków z białym proszkiem. Wszystkie znalezione substancje zostały przekazane biegłemu, który stwierdził, że jest to ponad 720 gramów amfetaminy. Policjantom udało się odzyskać większość skradzionych rzeczy. Szybko znaleźli biżuterię i część skradzionych pieniędzy. Trudniejsze okazało się namierzenie szafy pancernej. Włamywacze ukryli ją bardzo starannie, ponieważ po jej otwarciu natrafili na 5 sztuk broni myśliwskiej. Poszukiwania tych niebezpiecznych przedmiotów trwały prawie tydzień. Na szczęście udało się odnaleźć wszystkie sztucery. 28-latek i jego 26-letni kompan zostali aresztowani. Za kradzież z włamaniem i posiadanie narkotyków grozi im do 10 lat więzienia.